kulinaria, tym razem jeszcze po niemieckiej stronie, choć mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się tą imprezę przenieść na polską stronę, tak żeby się odbywała zgodnie z założeniami raz po polskiej, raz po niemieckiej. Wystawcy i producenci win z Polski i z Niemiec, doskonałe wina. Mam nadzieję, że ci, którzy zawitali tutaj, dobrze spędzili czas. Ja, wir freuen uns sehr, dass das deutsch-polnische Weinfest wieder stattfinden kann und dass es überhaupt stattfinden darf. Und deswegen ist eine große Freude, auch ist ein bisschen erweitert jetzt auf dem Postplatz. Kommen Sie vorbei und haben Sie ein bisschen Spaß mit uns zusammen. Wir feiern das deutsch-polnische Wein- und Genussfestival Kulinaria. Im letzten Jahr hatten wir einen kleinen Testlauf und dieses Jahr ist es richtig gut. 6 polnische Winzer sind da, 5 Winzer aus Sachsen und Brandenburg, eine lokale Brauerei, Produkte aus der Region, landwirtschaftliche Erzeugnisse, also alles, was um Genuss geht, was um Freude geht, miteinander zu feiern. Das erste größere Fest nach Pandemie. Wir freuen uns, dass es zusammenklappt und vor allem, dass es deutsch-polnisch ist. Nazywam się Rafał Główczyk z winnicy Jakubów. Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska, z powiatu polkowickiego. No i przyjechaliśmy tutaj zaprezentować nasze wina. Mamy w tym roku, znaczy aktualnie mamy 3 w ofercie. To jest Riesling Sekt, słodki Solaris i taki wieloodmianowy kupasz Albe. No i mamy nadzieję, że spędzimy miło czas w Görlitz.